Generalnie to, jak traktujemy środowisko, to jest wyznacznik tego, jak traktujemy siebie tak naprawdę. I rzeka jest takim też przykładem. Rzeka jest właśnie weryfikatorem tego, jak dbamy o siebie. Bo poznaniacy na przykład piją z tej rzeki przecież wodę. Codziennie matki niektóre nalewają zupę i gotują na bazie wody zwarte zupę przecież. Są oczyszczalnie oczywiście i tak dalej, natomiast oczyszczalnie wszystkiego nie oczyszczą. Są mikroplastiki, są różnego rodzaju chemie, gdzie nie dadzą sobie, nie ma takiej technologii jeszcze zastosowanej po prostu, żeby mogło sobie poradzić ze wszystkim. Mamy świadomość, ale między świadomością a działaniami jest bardzo długa droga. I ja namawiam do tego, żeby jednak wstawić się nad rzeką, żeby czyścić, żeby też zobaczyć, jaka jest skala, bo wtedy dopiero faktycznie dotkniemy coś i zobaczymy, aha, tak z telewizji to widzimy coś, ale niekoniecznie się zastanawiamy nad tym, co widzimy. Rozdajemy każdy weekend na plażach tutaj miejskich worki, popielniczki, żeby jednak nie trafiało to wszystko do rzeki. Wyciągamy butelki z dna rzeki Warty. Warta ma w sobie niezapomniany klimat. Przyjście tutaj z znajomymi po szkole czy w weekend naprawdę jest bardzo przyjemne, bo można posiedzieć, porozmawiać. Mimo tego, że tak naprawdę jesteśmy w środku miasta, to kiedy odejdziemy kawałek dalej, mamy naprawdę fajną aurę. Idea generalnie moja czy fundacji jest taka, żeby korzystać z natury ile się da. Ja mówię dzieciom, ile możecie unieść, tyle bierzcie. I się zastanówcie, skąd to pochodzi, jak to się stało, że to żyje, że to jest. I zróbmy wszystko, żeby tego było jak najwięcej. Czuwam dla ziemi.